wydaje mi się, że ten projekt jest wyjątkowy pod tym względem, że on był bardzo skondensowany. W jednym projekcie było zawarte bardzo dużo elementów, za które byliśmy odpowiedzialni, czyli z jednej strony i ekspozycja, i troszeczkę strategia komunikacji, bo w tych wszystkich tych oczywiście w mniejszym lub większym stopniu w tych elementach uczestniczyliśmy, i architektura, i współpraca międzynarodowa z inżynierami, z artystami, z twórcami. Także skala jakby tej wyjątkowości tego projektu jest zdecydowanie inna i też bardzo dynamika. To było wszystko tworzone w bardzo krótkim czasie, pod presją oczywiście musieliśmy po prostu skończyć ten budynek do momentu otwarcia Expo, które jeszcze nie wiedzieliśmy, że oczywiście się przesunie o rok i że będziemy mieć trochę więcej czasu. Wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez inwestora, czyli Polską Agencję Inwestycji i Handlu na pawilon w Dubaju, na pawilon na wystawę międzynarodową. To była dla nas ogromna radość, no i bardzo ważne wydarzenie dla każdego z nas. To jest taki bardzo wyjątkowy projekt z wyjątkowymi uwarunkowaniami, właśnie osadzony w tym kontekście międzynarodowym, różnic kultur, współpracy z wieloma bardzo interesującymi jakby podmiotami, twórcami, inżynierami z różnych części świata. Po wygranym konkursie oczywiście nawiązaliśmy wtedy współpracę, podpisaliśmy umowę z inwestorem i tak naprawdę w oparciu o już ten wygrany koncept rozwijaliśmy koncepcję architektoniczno-tematyczną, to znaczy to była koncepcja tematyczna, czyli ona określa na podstawie koncepcji programowej przygotowanej przez PAIH, w jaki sposób, w jakiej formie różne poszczególne branże przemysłu, polskiej kultury będziemy prezentować w opowieści o Polsce na wystawie światowej. Koncepcja architektoniczna, czyli tak naprawdę architektoniczna, ale oczywiście też inżynieryjna, z założeniami inżynieryjnymi dla wszystkich branż, czyli konstrukcja, elektryka, wszelkie instalacje. I trzeci element to scenariusz wystawy, czyli koncepcja wystawy i ścieżki zwiedzania ze wszystkimi doświadczeniami, które na tej ścieżce mają wystąpić. To jest bardzo ważne i bardzo interesujące, że to jest taka okazja, jaka się bardzo rzadko zdarza, że projektujemy jednocześnie budynek i wystawę i mamy tą możliwość, że takiego bardzo silnego związania jednego z drugim. Idea jest taka, że to jest miejsce, do którego przyjeżdżamy prezentując swoje osiągnięcia, swoje pomysły, swoje idee, my jako różne kraje, różne kultury, po to, żeby rozwiązywać globalne problemy wspólnie. To znaczy, że generujemy pewien jakiś taki kapitał, który pomoże nam wspólnie budować lepszą przyszłość. No my się oczywiście bardzo odnosimy w naszej koncepcji i bardzo o tym myśleliśmy, jakby co możemy zaoferować światu, czy takiej międzynarodowej społeczności jako Polska. I na pewno jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w tym naszym polskim krajobrazie, zarówno krajobrazie naturalnym, jak i kulturowym. Że tutaj akurat widzimy takie fotografie, które są między innymi w różnych rezerwatów przyrody. Ważne jest to, że mamy możliwość i przyjemność współpracować z partnerami zarówno lokalnymi polskimi, jak i firmami międzynarodowymi. Tutaj przy tym projekcie, do tego projektu zaprosiliśmy do współpracy właśnie taką pracownię z Zurichu, Belprat Partner. Pracowaliśmy też z polskim oddziałem WSP, takiej firmy inżynieryjnej, wielobranżowej, ale która również ma swoje oddziały na całym świecie, między innymi w Dubaju, także to też jest bardzo ciekawe jakby doświadczenie. Uznaliśmy, my jako projektanci i twórcy wystawy i tej opowieści, że bardzo ważnym i też potencjalnie bardzo interesującą naszą jakością jako Polaków, jako społeczności jest taka wysoka wrażliwość właśnie na naturę, budowanie i mądre przetwarzanie naturalnych surowców i to się między innymi jest zauważalne właśnie w takim bardzo bogatej tradycji budownictwa drewnianego. To jest taka tradycja, która no, jest bardzo silna między innymi na Podlasiu. Tak naprawdę to są makiety robocze. Bardzo w naszej pracowni dużo pracujemy z modelami fizycznymi, z przestrzenią, to znaczy oczywiście z jednej strony wykonujemy symulacje poprzez oprogramowanie BIM, wizualizacje architektoniczne, natomiast one nigdy nie zastępują takiej pracy z makietami fizycznymi, które rzeczywiście jakby najpełniej oddają faktyczne zjawiska. I tutaj widzimy właśnie bryłę
tego pawilonu Expo w Dubaju, jeszcze z etapu konkursu. To oczywiście bardzo istotne w projektowaniu, nie trzeba tego dzisiaj nikomu mówić, jest no takie wieloaspektowe zarządzanie, można powiedzieć, danymi związane bardzo ściśle z gospodarowaniem później zasobami, czyli energią zużytą do funkcjonowania budynku, wszystkimi parametrami związanymi z realizacją budynku. I tutaj właśnie widzimy nasz model BIM-owy, model rewitowy tego pawilonu. Mówi się, że mamy taki digital twin naszego budynku, prawda? Czyli taką wersję, zanim jeszcze wybudowaliśmy, zanim powstał prawdziwy pawilon, oczywiście zbudowaliśmy ten obiekt w takim programie, który pozwala na wprowadzenie formy, zintegrowania tej formy z konstrukcją, z wszelkimi instalacjami w celu wykrycia kolizji. Oczywiście w każdym miejscu możemy taki obiekt przeciąć i zorientować się, co jest w środku, z czego się składa, z czego jest zbudowany. Pokazujemy taką analizę nasłonecznienia, to jest taki bardzo ważny element. I w tym klimacie, w ogóle wszędzie, ale w szczególności w tym klimacie w Dubaju, tam są tłumy ludzi, którzy na wystawach światowych, którzy oczekują na wejście do pawilonu i tutaj oczywiście my wszyscy architekci o to dbamy, ale też organizator bardzo zwraca na to uwagę, żeby tak organizować tą strefę wejścia, strefę oczekiwania na wejście do pawilonu, żeby ona była zacieniona, żeby zwiedzający mieli komfort. Także to jest bardzo ważne, też jedno z narzędzi do projektowania, ale bardzo kluczowe, szczególnie w bardziej zaawansowanych fazach projektowania. To jest ciekawe, że naszą koncepcję oparliśmy o zastosowanie drewna głównie. Zresztą nie tylko to było jakby w naszej duszy grało, ale również inwestorowi bardzo się to podobało i również dlatego właśnie wybrał tą koncepcję, że eksponowaliśmy ten materiał, ten surowiec, a okazało się w procesie procedowania w lokalnych urzędach, bo musieliśmy to procedować, że organizatorzy są bardzo niechętni i wręcz zakazują i sugerują, żebyśmy to drewno zastąpili innym materiałem, co byłoby absurdem trochę w naszej koncepcji. W Dubaju tą rzeźbę kinetyczną, jak ją nazywamy, ale to jest taka właśnie instalacja poruszana wiatrem, ona była traktowana jak elewacja, czyli musiała być niekapiąca, niepalna, bezpieczna, prawda, w sytuacji pożaru, bo tak jak zwracałem uwagę, bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo pożarowe, zresztą dla nas oczywiście też. To, co jest bardzo interesujące w tym budynku, to jest to, że on już na etapie koncepcji konkursowej był projektowany w taki sposób, żeby mógł być bezstratnie zdemontowany, rozebrany i przeniesiony w całości lub we fragmentach w inne miejsce. I założenie jest takie, że jest to pewna opowieść o naszej kulturze, ale opowieść też o zrównoważonym rozwoju, o wizjach budowania przyszłości, która mogłaby nie tylko służyć przez te 6 miesięcy i potem zniknąć, tylko być przeniesiona w różne miejsca, na przykład w formie takich pawilonów edukacyjnych, inspirujących, być może w placówkach edukacyjnych, bo to jest bardzo ważne, że ten obiekt to nie jest coś, co samo w sobie jakby jest takim obiektem skończonym, który ma wartość, bo ma tyle i tyle drewna czy powierzchni, ale to jest coś, co mamy nadzieję i wierzymy, że ma inspirować, ma generować pewną kolejną energię, mamy nadzieję mieć jakąś kontynuację.